Chyba każda z nas, choć przez chwilę w dzieciństwie, marzyła o byciu księżniczką. Oczywiście kluczową rolę w tych marzeniach odgrywały suknie. Dlatego dziś opowiem Wam o moich bajkowych inspiracjach. Ten model nie bez przyczyny nazywany jest księżniczką. Pamiętacie suknię ślubną Kopciuszka? Bibidi babidi, bibidi babidi, bibidi babidi, o, jaka piękna suknia! Widzieliście kiedy taki cudowny strój? Moja wersja jest nieco bardziej wytworna i nowoczesna. Elementem łączącym obie te suknie jest obszerny trójwymiarowy dół. Kopciuszek osiągnął ten efekt dzięki odpowiedniemu upięciu tkaniny. Ja postawiłam na oryginalny materiał. Gorsetowa, podkreślająca talię góra sprawdza się nie tylko w bajkach, ale również w rzeczywistości. Zrezygnowałam jedynie z tych króciutkich bufek na rzecz opadających ramionczek. One dodają pannie młodej lekkości i seksapilu. To też księżniczka. Nieco bardziej elegancka, powiedziałabym nawet królewska. Rozkloszowany, wielowarstwowy dół, ozdobiony haftami i oryginalna góra. Przypomina sukienkę śpiącej królewny. Długie rękawy i trochę już niemodne bufki zamieniłam na asymetryczne ramionczka. Jedno z nich zadziornie spada, co niewątpliwie dodaje uroku. Aha, i powiększyłam jeszcze dekolt. Kobiecości nigdy za wiele. Góra tej sukni przywodzi mi na myśl sukienkę Belli z Pięknej i Bestii. Pięknie wyeksponowany dekolt i odkryte ramiona są subtelne i eleganckie. Kiedy patrzę na dół tej sukni, myślę sobie o Arielce. Ten model to rybka, bo wygląda jak ogon syreny. Spójrz na ten zbiór, to jasna rzecz, że więcej chyba już nie da się mieć. Można zazdrościć mi, że wszystko mam, czego chcę. Jeżeli chodzi o kolor, postawiłam tu na ponadczasową biel. Na pewno słyszałyście o sukni ślubnej w kształcie literki A. Ta właśnie taka jest. Dopasowana góra i delikatny, zwiewny dół. Coś takiego miała na sobie Elza z Krainy Lodów. Oto ja stanę w słońcu dnia. Co tam duże gnia? W mojej wersji błysku dodają nie płatki śniegu, ale mieniące się kamyczki i koraliki. Jest również kolor, nie niebieski. Za to dziewczęce brzoskwiniowe ombre. Bardzo popularnym modelem sukni ślubnej jest tak zwana tuba. Charakteryzuje się tym, że pięknie podkreśla sylwetkę. Ale zdecydować się na nią mogą jedynie dziewczyny o nienagannej figurze. Jak na przykład żona królika Rogera, Jessica Rabbit. You don't know how hard it is being a woman looking the way I do. O ile czerwona, bardzo seksowna kreacja nie do końca sprawdzi się na ślubie, tak moja wersja z koralikami i długim trenem będzie pasowała idealnie na ten wyjątkowy dzień. To nie lubi niespodzianek, a jak niespodzianka, to prezent. A jak prezent, to kokarda. A jak kokarda, to oczywiście myszka mini. Moją wariację na jej temat odzwierciedla ta suknia. Krótki przód i długi tył spodoba się tym z Was, które lubią eksponować swoje nogi i eksperymentować z modą. To propozycja dla odważnych. Dzięki dużej, asymetrycznej kokardzie z przodu możecie zrezygnować z dodatkowych ozdób.